Sponsorem programu jest firma serowar.pl, dystrybutor akcesoriów i urządzeń do domowej oraz farmerskiej produkcji mleczarskiej. Jak widać, sera jest zdecydowanie mniej. Jak serwatka odciekła, to zmniejszałem, gromadziłem go i w końcu zostało tyle, ile zostało. Ale tak właśnie miało być. Taka ilość była oczekiwana. Teraz chciałbym zaprezentować, do czego ten ser kremowy może służyć. No bo oczywiście sam ser jeść można, ale jest to ser niesolony, generalnie nietrwały. Od tego momentu powinien być już przechowywany w lodówce i przez najbliższe kilka dni do tygodnia w lodówce zachowa swoją przydatność do spożycia. Ale w związku z tym, że jest niesolony, więc za długo to trwać nie może. Ale jest znakomitym dodatkiem do różnego rodzaju sałatek czy potraw, gdzie służy jako nadzienie czy farsz. Jedną taką przykładową zaprezentuję. Przepis na tą sałatkę pochodzi od mojego znajomego z Bałkanów, którego niniejszym pozdrawiam. Kolego Żelo, dziękuję Ci bardzo. Dzięki Twojej uprzejmości mogę go teraz zaprezentować widzom. Co tutaj jest? Na stole mam papryki. 2 albo 3 kolory powinny być. Mogła być jeszcze zielona, w tej chwili mam tylko czerwoną i żółtą. Też jest dobrze. Potrzebuję jajko. Jajko powinno być ugotowane. Może być na twardo, może być lekko miękkie. Potrzebne są przyprawy. Sól, pieprz i papryka czerwona słodka. Konieczna będzie także oliwa. Wszystko mam przygotowane. W tej miseczce wykonam, a poszczególne czynności już omawiam. Zaczynam od nożyka, może jakiś większy. Co pierwsze? Najpierw muszę pozyskać papryki. Powycinać gniazda. Będę robił tego stosunkowo niewielką ilość tutaj, więc może nie całe produkty zużyję, ale po kolei. Połówkę takiej papryki najpierw pokroję na paski. A potem w drobną kostkę. Szybciej będzie, jak zrobię to hurtowo. Jedna, teraz druga. Powycinam dokładnie nasienne gniazda i tak samo jak tamtą groję w paski, a potem w kostkę. Powinna być dość drobna kostka, niezbyt grube kawałeczki. Tu jeszcze rozdrobnię. Ok. Są wrzucone papryki. Teraz tak, przyprawy na razie odstawię na bok. Jajeczko. obrane i też je rozdrobnię. Jest nie do końca twarde, to bardzo dobrze. Jajeczko jeszcze rozgniotę, żeby było bardziej rozdrobnione. Rozetrę po prostu z tymi paprykami. No i dobrze. Teraz papryka słodka, czerwona. Tak troszeczkę ponad pół łyżeczki do łyżeczki. Z pieprzem trochę ostrożniej. Zacznę od 1/3. I soli też na razie symbolicznie. Jest tego w misce tyle. Teraz podwajamy objętość całkowitą, dodając wykonany ser Pawlak. Pawlak, Pawlaci się o nim mówi bardzo często. Pawlak jest jego oryginalną nazwą, ale na przykład w Serbii jest bardzo dużo potraw faszerowanych tym serem i na przykład taka papryka faszerowana tym serem nazywa się papryka u Pawlaci i stąd też używana nazwa Pawlaci. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. Trzeba go teraz pościągać, zebrać. To wykonam za chwilę. Na razie chodzi o to, żeby sporo tego sera tutaj dodać. Tak jak powiedziałem, podwajam objętość tego, co tutaj jest. Na razie to złożę. I. Może tak będzie lepiej. O. Przełożone. Dobrze. Co teraz? Teraz to muszę wszystko porządnie wymieszać z tym serem. Powinien być właśnie kremowy, smarny, żeby się dawał z tym wszystkim pomieszać, ale nie może być też za rzadki. Jeżeli byśmy nie dodali tej papryki słodkiej, czerwonej, ser zachowałby swoją białą barwę. I tak też można. Poprzez dodanie tej papryki ten kolorek troszeczkę w czerwień będzie uciekał. Ale ja wolę taką wersję. Sami zdecydujcie, jaka będzie najbardziej Wam odpowiadała. No dobrze. Teraz tak. Muszę delikatnie spróbować. Pieprzu. I soli. Jeszcze raz wymieszam. Klejące, bardzo fajnie, takie powinno być. No dobra, czas na ostatnią czynność. Przygotowanie trzeciej papryki. Ją trzeba przygotować w inny sposób. Odcinam górę. I wycinam środek, ale w taki sposób, żeby papryka pozostała naczyniem, do którego będę mógł to, co wykonałem, włożyć. Tu się przyda długi nóż. Ok. Jeszcze coś tu kawałeczek. Teraz muszę tą paprykę wypełnić tą sałatką. Ugniatamy, tak żeby maksymalnie wszystkie przestrzenie zostały wypełnione. Wychodzi na to, że już tutaj niewiele więcej się zmieści. I to jest półprodukt, który może oczekiwać w tej postaci w lodówce nawet przez dzień, 2 dni, do momentu, kiedy będzie podany na stół. Ja go na chwilę zostawię, troszeczkę na stole ogarnę i zaraz zaprezentuję, jak to wygląda na talerzu. Nadszedł czas na degustację i powiem Wam, sam się nie mogę doczekać. Uwielbiam to. Delikatnie na takie centymetrowe kawałeczki to należy pokroić. O. Raz. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Nie wiem, czy mi się to uda pokroić końcówkę. Pięknie wygląda, prawda? Sama końcówka już jest do spróbowania dla mnie. Bardzo smaczne. Co czysta papryka. Wszystkie smaki skomponowane w środku według mnie idealnie. Ilość pieprzu, ilość soli musicie dobrać do swoich własnych gustów. I jak je dopracujecie, to będzie naprawdę pięknie grało. Tutaj pozostało sera na jeszcze taką, znaczy tej sałatki, na wypełnienie jeszcze takiej jednej papryki. Z tego pewnie byśmy zrobili jeszcze ze 2 razy taką porcyjkę, czyli uzysk tego sera całkiem spory. A jest on także i w tej postaci bardzo, bardzo smaczny. Naprawdę ser kremowy. Oto mamy piękne połączenie. Polskie mleko, serbski ser, przepis bułgarskiego kolegi w programie Dobre, bo polskie. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest firma serowar.pl, dystrybutor akcesoriów i urządzeń do domowej oraz farmerskiej produkcji mleczarskiej.